Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, jest środa, 13 lutego 2013 roku. Dziś porozmawiamy o Marsylii. Marsylia to miasto w południowej Francji, drugie co do wielkości kraju. Zamieszkuje je prawie 900 tysięcy osób, założone przez Greków z Fonai w VII wieku przed naszą erą. Oglądacie Kompas Talk. Zimy są łagodne i wilgotne, lata upalne i gorące. W panoramicznym ujęciu miasto wygląda jak bajka. Czy jest bajecznie? O tym dziś w programie zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. A naszym gościem jest dzisiaj Żaneta Czyżniewska. Dzień dobry. Marsylia położona jest nad Morzem Śródziemnym, jest też największym portem handlowym we Francji. Plaże są ładne? Zależy które. W miejscach, które są rzeczywiście przy domach bogaczy, dużo Rosjan przede wszystkim, te plaże są rzeczywiście bardzo zadbane, dba się tam właściwie o każdy szczegół. Palmy, no wygląda to praktycznie jak z bajki. Wystarczy jednak pójść gdzieś na plażę w okolice blokowisk, już nie jest tak kolorowo. Co prawda są oczywiście boiska do siatek, ale często toalety bywają zamknięte. No ja w Marsylii byłam dwa razy i te spostrzeżenia dwukrotnie rzeczywiście się powtórzyły. 1/3 mieszkańców ma pochodzenie włoskie, sporo jest też osób z Maroka, Tunezji czy Turcji. Widać tam multikulturowość? Rzeczywiście pierwszy raz, kiedy pojechałam do Marsylii, zwróciłam uwagę, że mimo że jest to miasto we Francji, podobno drugie największe po Paryżu, francuskie miasto, to jednak nie zaliczyłabym tego do miast europejskich, bo ten tygiel kulturowy, jaki tam się znajduje, zarówno na narodowości, jakie zwróciłeś uwagę, a przy tym administracja europejska, francuska, wskazuje na ten właśnie taki melanż kulturowy. Jest tam wielu obywateli z Maroko, z Tunezji, z Algieru. Oni byli mieszkańcami krajów, które niegdyś były skolonizowane przez Francję. Przybyli po prostu do Francji, bo tutaj na kontynencie, na starym kontynencie żyje się lepiej, więc dlaczego nie spróbować sił rozkręcić jakiś biznes choćby u siebie we Francji, po prostu na kontynencie. I rzeczywiście widać, zdarzają się także takie dzielnice złożone tylko i wyłącznie przez obywateli ludności arabskiej. Na przykład Europejczyków, typowych Francuzów jest tam na pewno niewiele. Jak długo byłaś w Marsylii? Byłam dwukrotnie w Marsylii. Pierwszy mój pobyt był dosyć krótki, bo to były 3 dni. Kolejny trochę dłuższy, byłam na tydzień. Warto tam pojechać? Zobaczyć to multikulturowe miasto? Na pewno warto, bo podróże zawsze kształcą. Jednak warto także zadbać o porządne i bezpieczne miejsce do spania. Pierwszy raz, kiedy pojechałam do Marsylii, zdecydowaliśmy się z przyjaciółmi wybrać od tak po prostu, nie rezerwując sobie żadnego noclegu, i to było niebezpieczne posunięcie, bo weszliśmy w dzielnicę, no, dosyć niebezpieczną, po prostu. Po 22 kobiety nie wychodzą na miasto, są tylko mężczyźni. Co prawda jest także zakaz picia alkoholu w miejscach i zakaz sprzedaży alkoholu po 22. Jednak wystarczy popatrzeć, tak, jednak wystarczy popatrzeć się na kogoś nieodpowiednio, można... trzeba po prostu uważać. To bardzo dziwne, w ogóle nie pasujące do Europy i Francji. Tak, kto by pomyślał, a jednak okazuje się, że warto w Marsylii przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Właśnie być może dlatego, że jest to taki tygiel kulturowy. Takie rzeczy się zdarzają, takie obostrzenia. Drogo? Nie, nie drogo. W porównaniu z innymi miejscami na Lazurowym Wybrzeżu, bo przecież Marsylia jest częścią tego Lazurowego Wybrzeża, o którym tak często my marzymy, tak, żeby pojechać do Saint-Tropez, albo do Nicei, albo do Cannes. Marsylia jest najtańszym chyba miastem, takim turystycznie, gdzie można także zobaczyć coś ciekawego. O, i co to? Właśnie, a to są chleby. Można zobaczyć chleby sprzedawane na jednym z targów, to są owoce. Odnośnie tych chlebów to jeszcze można zwrócić uwagę na to, że nie tylko bagietki się sprzedają we Francji, ale także, to wynika także z różnic kulturowych. To jest bogata dzielnica przy jednej z pięknych plaż w Marsylii. To jest jeden przyprawy. To jest jeden z kramów. Prowadzą te kramy na bazarach Algierczycy, obywatele Maroko, można kupić wszystko. To jest wejście na dworzec w Marsylii. Widać takie schody dosyć monumentalne. To także nie jest do końca według mnie kultura europejska, przynajmniej taka architektura europejska. Manioc, czyli po ryżu, uwaga, druga rzecz. Oglądacie jedzona. Kompas Talk. Wracamy do rozmowy. W studiu cały czas Żaneta Czyżniewska. Port. Warte zobaczenia?
port na pewno po remoncie jest warty zobaczenia. Przypomnijmy, że Marsylia od tego roku, w tym roku jest europejską stolicą kultury obok Koszyc, więc na pewno spore środki zostały zainwestowane po to, żeby port odzyskał swoją świetność. Ja byłam jeszcze przed remontem i przyznam, że nie warto było jakby odwiedzać tego miejsca. No jest ono ładne, bo wiele tam łodzi. Natomiast po remoncie miałam okazję także być w tym miejscu. Wygląda to zupełnie inaczej. Powiedziałaś o tym Lazurowym Wybrzeżu. To chyba najczęściej odwiedzane miejsce. Na Lazurowym Wybrzeżu? Mhm. Niekoniecznie. No wiadomo, że dużo bardziej popularne są Saint-Tropez albo Nicea choćby. Natomiast Marsylia jest na pewno popularna, bo jest po prostu tania dla studenta w sam raz. Prowansja? Prowansja to cały region. Marsylia jest stolicą Prowansji. Także wiele miast jest tam wartych zwiedzenia, choćby Aix-en-Provence. Jest to po drodze z Paryża na przykład do Marsylii. Tam jest już dużo ładniej na pewno. Jeśli wybierzemy się do Marsylii, ile potrzebujemy pieniędzy na taki, tak jak ty, trzydniowy wypad? Na trzydniowy wypad sądzę, że no niewiele. Zależy ile dla kogo jest niewiele. Natomiast... No, dwa dni temu, czy kilka dni temu występował u nas Dawid, który opowiadał o wyprawie do Pragi za 150 zł rowerem. To w Marsylii chyba nie damy rady. Sądzę, że nie, dlatego że choćby w ogóle w całej Francji żywność jest trochę droższa niż u nas, zarobki też trochę wyższe. Sądzę, że na trzy dni można by było wziąć spokojnie około 200 euro, 150-200 euro i na pewno można by było zarezerwować nocleg dla studenta około 10 euro i spokojnie pójść sobie jeszcze do restauracji i spróbować cudownych owoców morza. Miasto żyje nocą? Lepiej nie. To znaczy dla turysty na pewno nie jest bezpiecznie wychodzić nocą. Warto lepiej raczej siedzieć w hotelu. Natomiast, bo jest po prostu niebezpiecznie. Natomiast w ciągu dnia polecam zwiedzać plaże i delektować się tymi widokami, bo wybrzeże jest cudowne. Okej. No dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy znów rzucili okiem na Twoje zdjęcia, ale to za chwilę. Zachęcam wszystkich do tego, żeby odwiedzać Kompas na www.kompas.org.pl. Tam możecie się zalogować lub zarejestrować także przez Facebooka i dodawać swoje zdjęcia w Podróży w Czasie. Dzięki Podróży w Czasie możecie wydać własną gazetę, każde zdjęcie można opisać i później to właśnie wygląda jak taka gazeta. Dobrze, rzucamy okiem w takim razie na Twoje zdjęcia. To jest właśnie wybrzeże, widziane ze wzgórza Notre Dame de la Garde. To ja nad... Uśmiechnięta. Tak, w drodze na plażę, cieszyłam się ogromnie. To był wrzesień tego roku, także widać, że nawet kiedy u nas jest jesień, to, to tam jeszcze ciepło i form, i pięknie. Tutaj właśnie przedwiośnie w Marsylii widać ten trochę nieporządek architektoniczny. Zupełnie inaczej to wygląda w innych częściach Francji. To jeden z targów, bardzo tłoczny i widać tutaj ten tygiel kulturowy. Ludzie o różnych ras, różnych narodów. No właśnie, o ludziach chciałbym troszkę porozmawiać. Jak żyją? Jak wygląda ich życie w porównaniu na przykład do Warszawy czy Polski? O, ludzie żyją dużo skromniej, tak sądzę przynajmniej. Skromniej? Tak, dużo skromniej. Nie wiem, czy to wynika także z kultury. Ja miałam okazję przede wszystkim spotkać się z obywatelami Maroko, Algierii, którzy tam żyją. Oni mają na wszystko czas. Widać także nieprzywiązywanie uwagi do porządku. Na pewno. Na ulicach jest bałagan i to trzeba przyznać. Natomiast obywateli Francji, typowo tak, Europejczyków po prostu, spotkać tam można niewielu, ale jeśli chodzi o sprawy administracyjne, kiedy zaglądamy do jakiegoś urzędu albo choćby po prostu do biura turystycznego, ludzie są bardzo pomocni, uśmiechnięci. Marsylia żyje z turystyki głównie. Także wszyscy skupiają się akurat na tym biznesie. Pod tym względem nie można niczego zarzucić, ale codzienne życie obywateli, no, mieszkańców Marsylii na pewno wygląda dosyć sprawnie. Jak to możliwe, że jest niebezpiecznie po 22, skoro jest to turystyczna miejscowość? Okazuje się, że jednak tak. Tak jak wspomniałam, kobiety raczej nie wychodzą po 22. Ale turystki też nie? Turystki... I to naprawdę tak jest, że po 22 widać tylko mężczyzn na ulicach? Zależy też, w jaką dzielnicę wejdziemy, bo jeśli znajdziemy się koło Starego Portu, gdzie jest wiele knajpek urokliwych z owocami morza. Tam można spotkać rzeczywiście turystów, jednak przechadzając się po ulicach widać te pustki i lepiej nie wchodzić do dzielnic choćby albo przemysłowych, albo typowych blokowisk, bo tam można po prostu zostać okradzionym. Śniadanie to tak jak w Paryżu na przykład, croissant
czy może coś niekoniecznie. Się? Widzieliśmy na zdjęciach chleb, który nie przypominał bagietki, był okrągły. To jest typowy chleb jedzony przez obywateli na przykład Maroko albo Algieru. Bardzo tani, bo kosztuje niecałe euro, taki wielki bochenek chleba, podczas gdy na przykład bagietka w Paryżu potrafi kosztować nawet 3-4 euro, więc różnica jest porażająca. Przede wszystkim soki wyciskane świeżo, do tego jakieś mięso, chociaż niekoniecznie, ale sery własnej roboty, świeżo robione, tak, to jest to. No i przyprawy, niecodzienny widok, widzieliśmy na Twoich zdjęciach, sprzedawane z takich worków. Tak, tak, znamy coś takiego jak mieszankę prowansalską, prawda, przyprawy to jest właśnie stamtąd i tam zupełnie te przyprawy, które znajdują się tam, tam pachną, jakby po prostu te zioła dopiero co zerwane, jest to niesamowite. Herbaty, najróżniejsze rodzaje herbat, przyprawy takie jak kurkuma, jak ostra papryka, wszystko można kupić w takich kramach naprawdę za niewielkie pieniądze. Tak, na wagę. Przy tym sprzedawcy bardzo chętnie doradzają, co warto wybrać, czego lepiej nie brać. Można kupić cudowną chałwę słonecznikową także. I to także nie jest taki smakołyk europejski, nie powiedziałabym przynajmniej, albo przynajmniej nie z tej części Europy, bo na Ukrainie choćby też mamy chałwę bardzo dobrą słonecznikową, ale we Francji to jest raczej no, rzadki rarytas, a tam na południu w Marsylii, gdzie jest sporo obywateli z Afryki Północnej, można to dostać. Woda błękitna? Tak, zdecydowanie tak. No, lazurowe wybrzeże mówi samo za siebie ta nazwa. Ale kolor wody zmienia się w zależności od pogody. Kiedy niebo zaczyna się przesłaniać chmurami, woda w Morzu Śródziemnym staje się taka bardziej szara, bardziej szafirowa, powiedziałabym czasami. Natomiast przy pełnym słońcu rzeczywiście błękit. Oglądamy cały czas Kompas Talk. Żaneta Czyżniewska jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy już za chwilę, a ja przypominam, że na www.kompas.org.pl możecie obejrzeć nagrania z trzeciego oka podróżnika. 9 lutego spotkaliśmy się w Aroma Espresso Bar, w którym rozmawialiśmy m.in. o Etiopii, Korei Północnej, Kurdystanie oraz Brunei. I tam właśnie wszystkie nagrania są. Jest także koncert Olka Orłowskiego z piosenkami Wieśka Orłowskiego i akty Patryka Martusia. Zachęcam do odwiedzenia. Kompas.org.pl. Wracamy do naszej rozmowy. Marsylianka to hymn państwowy Francji. Hymn państwowy Francji rzeczywiście wywodzi się, ale nie wywodzi się wcale z Marsylii. To żołnierze z Marsylii rzeczywiście śpiewali ten hymn, jednak sam hymn został stworzony w Strasburgu, o którym także może tak, spotkamy powiemy. Się za kilka dni, tak. Zaproszę Cię i porozmawiamy. Oczywiście. Rzeczywiście żołnierze z Marsylii, którzy walczyli na różnych frontach Francji, śpiewali tę pieśń, dlatego Marsylianka. Co jeszcze warto na przykład zobaczyć, na co warto zwrócić uwagę w Marsylii? Przede wszystkim roślinność śródziemnomorska, ale także budynki, kościoły. Przede wszystkim Notre Dame de la Garde, czyli bazylika w stylu bizantyjskim. Powstała w XIX wieku. Robi piorunujące wrażenie, tak jakby króluje na wzgórzu i opiekuje się miastem. Właśnie Matka Boska, która jest na wieży, rozkłada swoje opiekuńcze ręce. Podobno Marsylia jest katolicka w 90%, jednak wielu tam na pewno wyznawców islamu. Także przyznam, że to dla mnie taka trochę kontrastowa sprawa. Bazylika katolicka na wzgórzu, a jednak miasto składa się, jest właściwie takim cyklem kulturowym i religijnym. Po angielsku? Pewnie ciężko, jak w całej Francji. Po angielsku ciężko, ale zależy gdzie. Bo jeśli załatwić sprawy administracyjne, to na pewno się uda. W biurach turystycznych także, jednak na ulicy warto znać francuski. Pozdrawiamy po francusku widzów Kompasu? Nasz francuski? Tak, czemu nie? To może do tej, na środku kamery. Coucou, je m'appelle Jeanette, je voulais vous dire coucou de Kompas, de studio télévision de Kompas. Dziękuję bardzo, Jeaneta Czyżniewska. Gdzie ja to mam? O, tutaj. Mam takie jeszcze podziękowanie dla Jeanety. Dziękuję za wzięcie udziału dziękuję w Kompasie. Serdecznie. To za kilka dni spotkamy się i o Strasburgu porozmawiamy, może 25 lutego. Świetnie. To dziękuję, do zobaczenia, mówi Tomasz Słodki. We'll be right back.